Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj w filmie pokażę Wam nowości z wydawnictwa Media Service Zawada o śwince Pepie. Świnka Pepa do czytania i świnka Pepa do kolorowania. Dodaj kolorów, jest to po prostu kolorowanka, rodzinka świnki Pepy. Ona kosztuje 5,99 i ma fantastyczne, duże ilustracje. A tutaj widzę, jest też dostępna kolejna książka z serii Świnka Pepa. Dodaj kolorów. Oliwka już tu czeka, żeby zabrać i dodać kolorów, tak? Aha. Kolorowanka właśnie idealna dla małych fanów Świnki Pepy. Ogromne kontury, duże rysunki. Jest George, była Pepa. Mała świnka, mama świnka, tata świnka. Oliwka nam tu odgłosy robi. Jest babcia świnka, dziadek świnka, nawet ciocia świnka i wujek świnka. To będzie kuzynka Chloe? Jest kuzynka i kogo ona tam miała za brata? Mały Aleksander. I ona go wiezie w wózeczku. A tutaj różne takie scenki z życia świnki i rodzinki. I o, zobacz, cała familiada, cała rodzina i przyjaciele świnki Pepy. Tak wygląda książeczka Rodzinka świnki Pepy. Dodaj kolorów. A teraz Kosmiczny podróżnik, książeczka z serii Książeczki z półeczki. A kupić ją można na stronie Książeczki Bajeczki w opisie do filmu. Wkleję Wam link. Mówiłam czy nie mówiłam, to mówię teraz. One kosztują 6,99 i książeczki z tej serii, książeczki z półeczki, są świetne zamiast słodyczy. Nie wiem ile razy już to mówiłam, ale będę to powtarzać jeszcze wiele razy, bo kosztują kilka złotych, a sprawiają dzieciakom dużo radości. Taka mała, niepozorna książeczka, piękna, kolorowa. Kosmiczny podróżnik, jest to historia o Dziadku Króliku, tutaj w środku zresztą zaraz zobaczymy, kto występuje. Tutaj jeszcze jest takie coś krótkiego do liczenia rakiety. Jest Dziadek Królik i jest Doktor Miś, czyli ktoś tutaj się chyba rozchoruje. Dziadek Królik przyszedł do przedszkola opowiedzieć przedszkolakom o tym, jak był na Księżycu. Przyniósł kamień księżycowy ze sobą i zaczął im opowiadać o tym, jak leciał rakietą na Księżyc, o tym, że na Księżycu nie ma takiej grawitacji, jak jest na Ziemi. No a w pewnym momencie Dziadek Królik stracił głos. Stracił głos i musieli wezwać doktora Misia. No i nie pokażę do końca, czy doktor Misiu wyleczył dziadka i mógł dokończyć swoją opowieść. Pepa oczywiście też już by chciała bardzo na Księżyc lecieć, jak dorośnie. Życzymy Pepie, aby jej marzenie się spełniło, a ja Was zapraszam na kolejne filmy. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Codziennie rano filmy z nowościami z wydawnictwa Media Service Zawada, więc koniecznie przeglądajcie playlisty książkowe, magazynowe, gazetkowe, bo tam bardzo dużo nowości się pojawia. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.